Przedstawiciele samorządów zrzeszonych w klastrze energii powiatu sandomierskiego debatowali o inwestycjach, które będą mogły realizować po zbliżającym się uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Sandomierski klaster powstał w listopadzie 2022 roku i należą do niego powiat i wszystkie gminy. Klaster już aplikował o środki na zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. W ramach klastra energii aplikowaliśmy już o środki finansowe na tworzenie dokumentacji pod przyszłe konkursy na zadania inwestycyjne. Wniosek na dokumentację pod tego typu aplikowane wnioski w przyszłości to kwota 1 400 000 zł. Jest on w fazie uzupełnień. Starosta Marcin Piwnik jest pewien, że po zmianie władz centralnych zostaną uruchomione środki, po które będą mogły sięgnąć klastry. Środki dla klastrów energii zostaną uruchomione po tym, gdy Komisja Europejska uruchomi dla Polski Krajowy Program Odbudowy. Członkowie porozumienia, jakim jest klaster, chcą być przygotowani do pozyskania unijnych pieniędzy. W tym momencie ustalamy strategię na najbliższy rok. Będą to działania bardziej dynamiczne, bo z całą pewnością te konkursy się pojawią. Starosta uważa, że na każdą gminę będą mogli pozyskać ponad 2 miliony złotych na każdą inwestycję w odnawialne źródła energii. Robimy wszystko, aby te środki pozyskać. Wspólnie możemy to zrobić sprawniej. Po to, aby powstały na terenie każdej z gmin instalacje fotowoltaiczne, być może spółdzielnie energetyczne. Ja tu nie chcę iść głęboko i szeroko, bo może być to przedwczesne, ale również są plany budowy biogazowni. Na korzyści wynikające z członkostwa liczy także gmina Łoniów. Liczymy na korzyści, które wpłyną z pozyskanych środków na odnawialne źródła energii. Myślimy tutaj oczywiście o wykorzystaniu tej energii, żeby zmniejszyć koszty naszych obiektów użyteczności publicznej, które pociągają bardzo duże koszty, prawda, generują też, prawda. Szkoły mamy w tej chwili już, na wszystkich szkołach mamy zrobione instalacje fotowoltaiczne, ale w tej chwili jeszcze jest oczyszczalnia, która wymagałaby takiej instalacji ujęcia wody, dwa mamy, które też pokrywają zapotrzebowanie na energię, także na to liczymy. Operatorem klastra jest firma zewnętrzna, która złoży wnioski i zadba o dokumentację. Jerzy Strzyż, STV Info.